Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Destiny. Warlock na 11 poziomie, ze zmienionym emblematem. Bo znowu dokonaliśmy naprawdę delikatnego skoku w przyszłość. Nie przeszedłem żadnej nowej misji z głównego wątku fabularnego, tylko pobiegałem sobie po prostu po Nowej Rosji, na planecie Ziemia i po prostu strzelałem do kosmitów. No i levele jakoś wpadły. I jak, co? Fire Team Leader. Bo jestem sam. No, więc inaczej, jak wyobrażacie sobie być jedyną osobą w ekipie i nie dowodzić? Bo... nie, Piechol by się nadał do takiej roli chyba. Nie, ale co, no kurczę, co się odwlecze, to nie ucieczę. Gdzie jest Devil's Lair? Tu! Ostatnia chyba misja tutaj w tym rejonie. Trzeba to wreszcie zrobić, więc jedziemy szybko. Kurde, naprawdę, troszeczkę się też moje uzbrojenie zmieniło. No i zobaczymy, jak się sprawdzi w boju. No powiem tak, moim zdaniem wymiata. No i też przy okazji wygląd postaci się jeszcze zmienił. Też moim zdaniem wygląd nawet wymiata. I też stacy dobre. Zresztą kurczę, ja to mogę teraz pokazać. Tylko najpierw moment. Najpierw kto tam ze mną dołączył. To była przydatna wiedza. No a dobra, szlak. Tak wygląda. Troszeczkę jak rekin. Nie wiem, taka płetwa na górze, taki grzebień. Ale zobaczcie w defensie, ile w dyscyplinie, ile w sile, i tutaj tak. W Seed Tempus 3. 99 ataku, ogólnie strzela burstem. 3 naboje. Jest pięknie. Butcher SA, łamane na 3. Rakiety. I porządne do tego. No i snajpa, 81 poziom, ale tu już się czai od 12 levelu, lada moment. Lepszy sniper rifle, zdecydowanie lepszy. Tylko impact, kurczę, słabszy. Ciekawe czemu. Patrzcie, gość miał nowy statek po lewej. No, ej, dobra, to czyli skoro miał pieniądze nawet na takie rzeczy jak statek, więc podejrzewam, że powinien grać dobrze. Jak? 6-5 poziom? Ale nie, bo to nie miała ekipa. No właśnie, biegniemy troszeczkę... Jak widzicie, troszeczkę bardziej zatłoczone już serwery. Ale to głównie dlatego, że teraz w tym momencie nie udostępniam odcinka żadnego. Dobra, sprawdźmy. Granacik, no, obecny. No i patrzcie, trafić w główkę i po 3 razy 103. Tyle zabiera. Dobra, zrewajwowaliście się, pomogliśmy wam? No to świetnie, chodźmy panowie, bo naprawdę. Któryś raz grałem już tą misję. A to chyba trzeci. No i no dobra, trzeci na nagraniu powiedzmy, bo w międzyczasie próbowałem w pojedynkę, ale autentycznie w pojedynkę przejść tam tą misję. No i kurczę, bez nowego sprzętu mi się nie udawało, ale w końcu raz udało mi się pokonać pajączka, no i kurczę, wtedy stwierdziłem, że nie, no przecież nie zrobię fabuły bez was. I poczekam z zabiciem tamtego oka do momentu, aż nie będę mógł nagrywać. No i wreszcie taki moment nadszedł. I stąd też ta misja, a nie inna. Nie, w ogóle, co za ekipa z nami? No ci pozwólcie, że spojrzę na wasze ksywy. Necromancer King. No dobra, pan jest w sumie pan Necromanta. Dobra, oj, tam jeszcze na dole troszeczkę się dzieje. Postrzelajmy. Może tam tego akolita od razu fajnie było zabić. Ej, on też burstem strzelał, nieźle. No i dobra, po lewej stronie, widzicie search, takie coś? 10 sekund zostało, teraz już 9. Po każdym moim force pushu, ale tym ze specjalnej umiejętności, nie wiem jak to się nazywało. To co wciąga. Zaraz po tym przez bodajże 15 sekund moja postać biega szybciej, szybciej przeładowuje bronię i tak dalej. Po prostu taki delikatny berserk. No powiedzmy nie. Taki skok adrenaliny. O, coś w tym stylu. I właśnie, moment, kto jeszcze? Jesse Pinkman? Kurde, Jesse i ty będziesz pan nekromanta. Dobra, niech zostanie. Ej, mój krzaczek. Zostań mi krzaczek. Krzaczki trzeba zbierać. Mam już ich sporo, ale nie wiem do czego są przydatne. Ej, dobra, Wandal. No dwie serie w głowę i pa! Ej, moment, ale coś tam kurczę jest niefajnego, bo mało mu schodzi z zdrowia. No, ale jeszcze upgrade sprzętu, zresztą zaraz zobaczycie wszystko, zaraz wam pokażę. Ej, dobra, widzę, oni wiedzą co jest grane, oni wiedzą jak grać, więc pozwólcie, rzucę tylko okiem, jaki to upgrade idzie właśnie do mojego kubraczku. Increases defense power, allowing this armor to absorb more damage. Ej, nie mam kurczę hadronicznej esencji, cokolwiek to jest, tylko dwie, fuck. Sniper rifle ammo, o kurczę, dobra. No, widzicie, sprzęt potrafi też... sprawić to, że może postać nosić więcej naboi do różnych rodzajów broni. Nie, sorry, zabłądziłem. Wybaczcie. Tam ktoś potrzebuje revive'a. Dadzą sobie radę, jak sądzicie? Dali sobie radę, dobra. Cicho, trzeba wrócić do moich, bo znowu tym razem ja zostałem z tyłu. Bawię się w Lone Wolfa. Kurczę, gram w Destiny, proszę mi nie przeszkadzać, jeżeli to słyszeliście. Znowu telefon się odezwał. Co jest grane?
No i zaraz się odezwie znowu pewnie, niestety. Nie, serio, gdzie mam iść? Tu? Tu? Tak, dobra, no to wlećmy, będzie szybciej. Gorzej, jak spotkałem jakichś przeciwników na mojej drodze. A, jakby co, można też zmienić sobie ten skuterek na lepszy, ale kosztuje sporo glimmerów. I zanim zbieram pewnie tyle czasu, minie. Nie, dobra, kit. Idźmy, normalnie. Pieszo. Okej, nie, bo oni tam jeszcze pewnie walczą. Kurde. Tak ich zostawiłem, no ale poziomy mieli wysokie, wyższe niż wymagania. Takie powiedzmy, rekomendowane dla tego poziomu, bo to był poziom 8 bodajże. Że level 8 trzeba mieć, żeby tutaj dać sobie radę. Ja mam 11, tamten 12 i 11 też, no to pff, bez problemu powinniśmy dać radę, bez problemu. No ale w sumie, skoro tak, no to mogę wam pokazać jeszcze umiejętności specjalne postaci. Czyli powiedzmy to, co wrzucałem, moje drzewko, co doszło. Annihilate, czyli increases the size of explosions created by nowa bomb and grenades. Do tego jeszcze Arcane Wisdom, tutaj Surge, czyli to, o czym mówiłem. Ten skok adrenalinki. No i tutaj powiększenie, powiedzmy. No, jest fajnie, naprawdę jest fajnie. Mam też naładowanego supera. Ej, ktoś tam się zabłąka i potrzebuje pomocy. Dobra, kill, uratujmy go. Bo niby, czemu nie, niby, czemu nie, chodź tu. Wiem, że nie z mojego teamu, no ale już się tak wypuściłeś. Proszę bardzo. Patrzcie, kurczę, jaki ze mnie paladyn dosłownie. Dobra, uruchomiliście? Dzięki. Może zatańczmy. A tak właśnie wygląda w pełnym rynsztunku w trakcie tańczenia. Ja znalazłem kompana do tańca. Pięknie, ale dobra, chodźmy już walczyć może. No kurde, gram w Destiny, przestańcie do mnie teraz pisać, serio. Ej, kurczę, już tutaj są. Pieprzone dragi, no. Ale ja mam dużo granatów, więc mogę porzucać jak coś. Chodź tu. Chodź, daj się sforce pushować. Chodź, chodź. O, tam widzę, ktoś puls z riflem trzaska. W ogóle jeszcze zostało nam do odegrania coś w Crucible, tak mi się wydaje. Wow, ładnie. Nieźle. No ale widzę, oni przyjęli mądrzejszą taktykę ode mnie, czyli po prostu trzymanie się balkoniku. A ja tutaj biegam. Ale co tam? Choć w sumie jak na moje to tutaj powinien Tytan biegać, a nie Warlock. No ale co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no? Dobra, sam go rozwalę. Z tą bronią jestem w stanie, bez problemu. Łoszy! Szanki, szanki. No, ale wyleciał nekromanta za mną. Widzę, wie, co to jest teamwork. W przeciwieństwie do mnie. Dobra, daj się wciągnąć któryś, możesz być ty na przykład. No, i też mogę zaprezentować moją snajpę. Troszeczkę, kurczę, gardełko teraz nic nie domagało. Przez chwilę. No, zabiera sporo, jeżeli już trafić w gościa bez tarczy, oczywiście. Na przykład teraz, bam. No, i tam delikatnie poprawione, ale już musiał umrzeć po prostu. No i proszę bardzo, pierwsza fala już. A z tamtymi jak się męczyłem. Fajnie trafić na ludzi o podobnym poziomie. Wow, fajnie. Okej, ale już idą, więc może ja też się zajmę strzelaniem, żeby pokazać, że należę do tego poziomu. Albo przynajmniej, że chcę. Że mam zadatki. Dobra, chodź, sprawdzimy rakiety. Jaj, nieprzeładowane, fuck! No, ale i tak działają. Nieważne, że w wózek widłowy trafiłem. Ej, nie, nie chcę być pierwszym gościem, który będzie potrzebował revive'a. Nie, nie, nie. Rozwalcie mi tych snajperów, niewidocznych. No, albo sam to zrobię. Też nie problem, też nie problem. Nie, jakby co też przetestowałem w międzyczasie shotguny, jak to się sprawują, te lepsze. Świetnie, tylko na przykład w tej misji, którą ja grałem ostatnio, bardziej się przydawała snajpa. Więc tak już została. Ej, ty jeszcze jesteś niewidzialny przecież. I twój kolega tam też. No, oj, kurczę, nie zdążyłbym przeładować chyba. Ale on supera, chodź. Wiem, że zmarnowany na jednego gościa i w ogóle, no ale... Możemy się dyrektować teraz? No, w sumie nie możemy, bo zniknęło. Ten vortex, który pozostaje po moim superze. Jak nowa bomb, tak? Nowa bomba? Nie. Wcale nie. Tak tego nie można tłumaczyć, ale kurczę, ta muzyka jest przepiękna. Wsłuchajmy się przez chwilę. O kurde, nie? Widzę, jak nie komentuję, to gram gorzej. Zdecydowanie gorzej. Macie mój granat. Już nie chcecie da wciągnąć jeszcze. Nie, ale muzyka naprawdę daje radę po całości. Może nie koniecznie fabuła, ale muzyka na pewno. No dalej, dalej, dalej. No. Kurde, panowie. Ale mnie to tłuką, więc ja się schowam za kontenerem lepiej. No
muzyka, kurde, no nie ma nic bardziej nastawiającego do walki niż to chyba. Jezu, co to było? No, tylko Wizard. Ja już myślałem, że coś gorszego. Coś zdecydowanie gorszego. Nie no, dragi może nie. Dragi to są akurat największe pospolite leszcze. Kto mnie tu tłucze? Czyżby jakiś Wizard? Niech się pokaże. Mściele rakietą? Nie, zwykłe szanki. No i niewidzialny oczywiście Vandal. Nie lubię, tak się czają w kątach. No ale w sumie to jest dobre rozwiązanie taktyczne. Mieć pelerynę niewidkę, czy tam powiedzmy active camo. I chować się po prostu i czaić ze snajpą. No ej, kurde, sorry, nie zauważyłem go, był tuż za mną. Ej, ale ich nabiega, czy wtedy było ich tak samo dużo, czy po prostu teraz zaraz z tego, że jesteśmy wszyscy, powiedzmy, na podobnym poziomie wymiatania. No i też levele wyższe oczywiście. No to trzeba wziąć poprawkę. Oj, myślałem, że ktoś tu biega. Ale mi się przywidziało. Dobra, ktoś? Pewnie, że ktoś. Ach! No, ale hedzik za 1630. O, fuck. Żebym jeszcze tak umiał ładnie w główki strzelać. Ej, coś specjalnego? Jakaś broń nowa? Encrypted Enneagram. Zobaczymy później w wieży, co tam się kryje, co ciekawego się udało podnieść. Ej, dobra, to teraz rakiety może. No, na Vandala to poszło. A to masz supera, a co tam? Ej, ty nie zabiłem go w całości? Niedobrze, chodź tu. Wykończył go przede mną. Dobra. Tyn, tyryryn, tyn, tyryryn, ty, tyryryn, ty, tyryryn. Dobra, chodźmy dalej, panowie. Nie będę was wstrzymywał, widzę, kurczę, idzie wam chyba nawet lepiej ode mnie. Ale spokojnie. Jeszcze zaraz mogę pokazać. Lwi pazur. Albo tygrysi, obojętnie, jakiś drapieżny kot. Czyli równie dobrze dachowiec może być, jakiś. Nie chodzi mi tu o misję w GTA, tylko o rodzaj kota. Taki po prostu bezrasowiec mieszkający wszędzie, gdzie może i go nikt nie kopie. Tam, gdzie ludzie podstawiają miseczkę, co jest bardzo fajną praktyką, bo zwierzęta trzeba się troszczyć. Choć same o siebie też potrafią zadbać, żeby nie było. Dobra, super naładowany. Nie, naprawdę teraz im postać na wyższym poziomie i tam ta dyscyplina, siła i tak dalej, na wyższych poziomach, to naprawdę to się wcześniej, wszystko dużo wcześniej regeneruje. Bardzo szybko. Wręcz, można powiedzieć. No! I teraz ten. Pajączek już nie będzie takim problemem, przynajmniej tak mi się wydaje. Bo ja tutaj sobie wyciągnę snajpę. Najpierw tak, najpierw tamtego Vandala. Kurczę, chciałbym bardzo, ale może tego. No, to jest właśnie to miejsce, gdzie nie idzie go trafić. Tam jest kurde niewidzialna ściana, ale dobra, pajączek najpierw. Ponóżka, gnoja, ponóżka. Za prawie 700. Dobra, ale przeładuj. Choć nie, to ma 5 naboi w magazynku. To jest bardzo dużo, jak na snajper. Ło! Ale teraz szybko pójdzie ten pajączek. Ten szybko się przewróci. Przynajmniej powinien. O kurde. Dobra, nie, szarża. Piechol style. Czyli stupid style, tak naprawdę. Bo mógłbym to po prostu wyczekać. A tutaj kurczę cały ostrzał na mnie. Ale spokojnie, nie będą musieli mnie ratować, skoro zajęli pozycję tak bardzo daleko z tyłu. Shit! Dobra, delikatne chowanie teraz. Ale tylko delikatne. Bierzemy za narożnik, tam jest kapitan! No! Ale kurde, przeżył. Nie na długo. Wow, 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 wow. Tak to mi nie róbcie. Dobra, nekromanta tam przejmuje tamtą stronę, ja się zajmuję tą. Dawaj girę. A kurde, nie wszystko trafione co prawda, ale wow! No. Uff, troszeczkę za blisko był ten granat. Okej, wyskoczmy. Granat mu pod nogi, Drega rozwalić. No dobra, force proszę może nie zadziała. No, na szczęście promień tej eksplozji mi nie sięgnął. Ale nie było aż tak daleko znowu. No, po nóżkach proponuję, panowie. Po nóżkach, po nóżkach, po nóżkach, po nóżkach, po nóżkach. Kurde, koniec magazynka. Ale spokojnie. Zaraz się poprawimy. Ta powinna pójść pierwsza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, kto mi to jeszcze zachodzi? Od tej strony? O, oczywiście szanki, tak. Upierdliwe, latające R2-D2 z Gwiezdnych Wojen. Dobra, pięknie. No kurde, mogło być lepiej. Mógłbym w okolice nóg rzucić. To by więcej zabrało. Ale w sumie mogę też palnąć rakietą. W niego. Co by nie było w sumie aż takie głupie. Zważywszy na okoliczności. Dobra. BUM! No i się poskładał. Odsłoni teraz swój bardzo wrażliwy punkt, czyli główkę. Dobra, i lutujemy. Ile sił, kurde, w palcu wskazującym prawej dłoni. Czyli tam, gdzie trzymam triggera. Znaczy, pod tym palcem jest trigger. No, lutujemy na maksa.
Dobra, za długo. Przedobrzyłem, żebym nie skończył źle teraz. Oj, ktoś potrzebuje revive'a. Cholera z chęcią. Chodź tu, chodź. Jesteś. Nie dziękuj. Jeszcze cię osłonię granatę. No, myślałem, że do mnie. Ten kurczę skarabeusz już zamierzał, ale nie. Ej, co on taki mocny na 8 poziomie? Przecież tak nie powinno być. Widzicie, nawet ostrzał z powietrza już jest prowadzony. Ej, nie, do tamtego gościa trzeba iść. Shit. Dobra. Save the dude! Piechol the savior. Kurde, nie, gość już idzie. Dobra, ściągnąć ogień na siebie tylko. Przecież tyle. Dobra, jest, revive, poszedł? Pięknie. Dobra. Teraz ten nic nie trafi, a ja tutaj wyczaiłem fajną miejscówkę, gdzie praktycznie nie możemy być trafieni. Praktycznie. A ja mogę sobie spokojnie strzelać do nóżki. Niestety naboje do snajpy się skończyły. A pozostaje to jeszcze. Też można sobie ładnie postrzelać, bo on tutaj trafia w te rury przed nami i przez to nie przelecie rakieta. Przynajmniej tak mi się wydaje. Sprawdziłem to parę razy, ale nie za każdym razem się udawało. Dobra, idę gościa uratować. Może zrobić tak, może będzie szybciej. O, szy! Masakrycznie zarzuca, no prze... Jest, ale się udało, no. Nie dziękuję, nie dziękuję. No need to thank me. Czekaj, potańczmy z nim. Dobra, ale moment, strzela już, nie? To wybiegamy. Kolejny głupi pomysł, no ale co zrobić? No kurde, kto mnie tam rozwalił? Nie wiem kto, ale tam widzę skiebose, czy tam jak to ładnie przeczytać. Nie, wszyscy! O! No nie, jeszcze raz. Dobra, spoko. Ale przeskoczmy tutaj do przodu, dosłownie troszeczkę. Już powiedzmy na połowę walki. Ej, dobra, powiem wam tak, nie? Jest naprawdę ciężko. Przed chwilą gościu musiał mnie i nekromantę zrewajwować, bo leżeliśmy koło siebie. Oczywiście raz, kurczę, musiał się patent z ratunkiem nie udać. Mi, przynajmniej. Próbowałem rewajwować gościa i dopadł mnie pajączek właśnie tym, kurde, czymś. Tą rakietą wycelowaną za pomocą lasera. Było kiepsko. On zabił nas obu. Znaczy, gościu już prawie żył, ale jeszcze w sumie był tylko ghostem. Nie, no dobra, ale ghostem, czyli wiecie o co chodzi. To, co zostaje po prostu po guardianie, żeby można było go zrewajwować. Dwa angielskie wyrazy w jednym zdaniu. Ładnie, piechol. Super. O, shit, to błąd, to co teraz zrobiłem. Ale zależy mi na sercu bardzo. Dokładnie. Teraz będę mógł szybciej uciekać. No, wcale nie. Wcale nie. Wcale nie. Cholera. Ej, to zielone to jest koleś, okej? Okay. Ej, to skąd... skąd wy tu nagle? Popaszki, kurde, co jest z wami? Kto was zapraszał? Ja na pewno nie. Nie w takim momencie. No, wszystkich force pushę. O, shit, dobra. Pająk już patrzy, ale widzę naboje do snajpy. I są moje, dobra. Całe 6. Więc może przeładujmy i udajmy się na troszeczkę lepszą pozycję strzelecką. O, shit, dobra, jest. Ej, jeszcze ktoś tam sypie do mnie. Pieprzone szanki. Najpierw nimi się trzeba zająć. Ej, kto za plecami? Serio? Gdzie? W którym miejscu? Przepraszam bardzo, co to jest grane? Dobra, w sumie nawet nieważne. Gdzie masz swoją nóżkę? Tam. Bam, raz. Kurde, to chyba nie weszło, nie wierzę. No idealnie, jeszcze jeden pocisk tylko. No i dobra, spróbujmy trafić granatem w niego. Ej, nie wierzę? Chyba... Nie, dobra, nie trafiłem. Już chciałem pochwalić dzień przed zachodem słońca, gdzie on jest tam. Ach, kurde, dobra, idziemy go ratować. Żeby nie dostał strzału w powietrzu teraz. Więc przyspieszmy troszeczkę kroku. Dobra, jesteś wśród żywych, witam. Tam nekromanta? Jest, żyje cały czas, daje sobie radę. Świetnie. No bo te szanki oczywiście skąd wylatują? Z pająka, a jakże inaczej. Żeby nie było zbyt łatwo, nie? Dobra, jeszcze jeden granacik. Tym razem trafiony. Lecą liczby. Znaczy się jest damage. Dobra. Ej, ale któraś nóżka zaraz powinna mu pęknąć, nie? Co czy pęknąć? Nie wiem, czy dosłownie, dokładnie. No ale powinno się stać mu kuku i powinien paść. Więc ja już wtedy zawczasu sobie wyciągnę snajpę. Okej, tu jest bezpieczne miejsce, jeżeli on się akurat nie porusza w moją stronę. Ej, leży? Kurde, chyba już leżał. Fuck, dobra. Jest, teraz leży na pewno. I patrzcie, kurczę, cały magazynek ze snajpy właduje mu w łeb. Bam, 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 bam. Jeszcze masz to.
Dobra, odsunąć się. O, jestem ostatnim Guardianem! No shit! Oh shit! Nie. Wybaczcie, ja naprawdę musiałem się tutaj wycofać, bo inaczej cała misja zostanie spieprzona. Tam ci się... O, właśnie, oni już tam żyją, prawie. No zaraz kurczy mnie czas, jakim pozostanie do respawnu. A ja chcę tu się wychylić, jak kretyn, i zginąć. No ale Draga może mógłbym załatwić. Dobra, pajączek niby imion. Dobra, jest gościu, więc mogę ja wyskoczyć. Chodź, najpierw się zajmiemy tym. No, no, jest. Dobra, do mnie? Kurde, pewnie, że do mnie. A do kogo innego schować się? No właśnie, piecho generated 2 light orbs. Co to znaczy? To chyba są apteczki dla innych graczy, tak mi się wydaje, ale nie mogę mieć pewności. No proszę bardzo, idealnie uchwycone w kadrze, jak Shank z niego wyleciał. A dobra, tu mam jeszcze snajpę. Nieprzeładowaną, co prawda, no ale nóżka. Bam, bam, bam. Okej, okay. No pozostaje tylko karabinek. Ale który też robi zadowalający damage, proszę bardzo, i leży. Ach, kurde, pieprzony rek. Dobra, ale szybko, szybko strzelam, bo po tym. Po mózgu, no kto mnie załatwił? Panowie, nie ryzykujcie, serio, jestem za daleko, ja sobie popatrzę po prostu, co robicie. A naprawdę zostawcie mnie. Tam widzicie 20 sekund jeszcze tylko. Nie warto ryzykować. Koleś, nekromanta, schowaj się. Bo celuję w ciebie. A w drugi. Kurde, też nie żyję. No to wszystko w twoich rękach. Co ty robisz? Strzelaj do szanków. Żeby cię szanki nie rozwaliły. No nie wychylaj się, debilu. Nie. Szybko respam, piechą, szybko respam. Jest. Oh! Aha, na początku, kurde. Myślałem, że zaraz koło akcji całej. No ale nie! Ale spokojnie, przynajmniej teraz powodzenie misji jest bardziej prawdopodobne. Znaczy, o fuck, jeżeli trafię w nogę. Coś tam trafiam. Oż! Kurde! Nie zauważyłem lasera, ale ten powinien mnie podnieść chyba, nie? No czemu mnie nie zrewajwujesz? Koło ciebie jestem, znaczy nad tobą dokładnie. To naprawdę nie jest aż taki duży problem, żeby wskoczyć na górę, no zwłaszcza, że teraz do ciebie celuję, no... Zginie? Nie, na szczęście nie, no to dalej, ratuj mnie! No, przysłużę się drużynie, no obiecuję, no. Nie, no dobra. Kij ci w oko, 2 sekundy tylko zostały, już nie musisz mnie ratować, sam sobie dam radę. No dobra, ale mam coś fajnego? Mam, ej, kurde, mam sporo w snajpie. No to patrzcie na to, jak się marnuje strzały. Ten ładny. Ten jeszcze ładniejszy. No ten był przepiękny. Ten troszeczkę zbiegł, ale też dobrze. No ej, póki co wchodzą. No a ty tu czego? Kto cię zapraszał, nie? I flery. I flery. Ej, oni są mocniejsi zdecydowanie. Kurde. No ale też widzieliście inny Grand Warlocka pokazany przed chwilą. Też robi robotę, też robi robotę. Pięknie, pięknie, pięknie. Druga nóżka może? Oj, rakieta. Ja znam te twoje numery. Jak zwalniasz na chwilkę. Daj mi nóżkę. Pięknie. Kurde, chyba dobrze. Może nie pięknie, ale na pewno dobrze. Uwaga. Trafiony, zatopiony. Idealny, rzucony granat. Tak jest. Oszy. Dobra. Wiedziałem, że idealnie, bo kurczę, od razu się pajączek zdenerwował na mnie bardzo. Kurde, leży. Jest po nim. O kurde, stop, to jeszcze nie po wszystkim. Jeszcze trochę ich zostało. Jakiś Shank tutaj, Shank tam, jakiś Drag tu, Drag tam. Dobra, dajcie naboje. No moje, proszę, nie. O, dobra, do wszystkiego po troszku. Co to jest? Light Orb? Tak, i faktycznie, to robi za apteczkę tutaj. Świetnie. I kolejna sprawa rozkminiona. Albo po prostu ładuje supery? Nie, no supery się ładują po prostu w czasie. Potrzebny jest konkretny czas. Okej, ktoś tam jeszcze? Nie. No to okej, chyba zmierzymy się teraz z kuleczką. Mam nadzieję, że się uda. I wreszcie będziemy mogli polecieć na inne planety, ewentualnie na Księżyc. No i zobaczymy, co tam się dzieje. Albo do Crucible uderzymy, ale to w następnym materiale dopiero. Póki co, trzeba wygrać z kulką, a też może nie być łatwo, może nie być łatwo. Na, tą lokację kojarzycie, mam nadzieję. Z poprzedniego materiału. Kurde, telefon, nie wierzę, trzeba wyciszyć. Wybaczcie na chwilę. No, w grach online nie ma pauzy. Na szczęście chyba nie zginąłem. Ej, stop. Ej, on już tu jest. A pytanie, czy już do niego lutujemy, czy jeszcze do Dregów i Wandali?
Chyba zaraz do niego już będziemy. Póki co immune. Nie, no dobra, to zostały jeszcze gdzieś dragi. To gdzie? Ja ich nie widzę. Skrzyneczka lodowe? Aha, tym razem jej nie ma. Dobra, jest Jon. Dobra, to może tak zacznijmy. Coś tam pościąga z niego, jakieś 40 polecą. No kurde, będzie ciężko. A chyba, że trafię. Parę razy. Oh shit! On nie pozostaje dłużny wcale. Te szczanki kurde go wspomagają. Ale dobrze, dadzą mi search. Będę szybciej uciekał przed jego strzałami. Proszę bardzo, pięknie zaprezentowane od razu. O, shit, nie? No, już myślałem, że mnie radar w koniec zrobił, a oni są gdzieś tam na dole. No właśnie, tutaj jest jakiś pan Shang. No to nie tak jak z tej gry, Shang od Clay Productions czy Entertainment, kurde, już nawet nie wiem. Level up! No dobra, żebym tylko przeżył, żeby móc go sobie włączyć. Nie trafi. Kurde, wiedziałem, minimalnie zabrakło, ale jednak zabrakło. Ej, ktoś ty? No, nie przeciwnik. Dobra, masz granat, czemu nie? Tamtego druga też wciągnie. Aaaa! Mała czarna dziura się tworzy dosłownie. No ale w oczko, jak zwykle. Nigdzie indziej praktycznie nie opłaca się strzelać. Kurde, wiedziałem, że teraz zgarnę jakiś strzał albo dwa. Ale spokojnie, jeszcze jest snajpa. Bam. No kurde, dobra. Przeładowywać powietrze można, piecho, czemu z tego nie skorzystałeś? Nie, ale pięknie, bo każdy strzał wchodzi w oczko idealnie. Może tak samo będzie z rakietami, uwaga. Ach, kurde, może niedokładnie, ale... coś tam zrobiło, ale okej, tą ostatnią zostawmy. Na trudniejsze chwile, ewentualnie aby to jakiś kapitan wyskoczył zaraz. Nie no, póki co tylko dragi, więc nie, no są to spokojnie. Z tymi sobie dam radę. Ej, wo. Ej, wszyscy żyją, tak miło. Dobra, granat ci w łeb. Masz teleportacji? Nie, teraz nie. Kretyn. Jak Vortex z grenadem rzucam, to on powinien uciekać stamtąd, gdzie pieprz rośnie. Dobra, ale znowu snajpa. Gdzie jest tym razem? O kurde. Chyba słyszał, co mówiłem. Nie, cio, jest daleko. Ale nie aż tak znowu bardzo daleko, żeby go nie trafić. Parę razy w oko. Nawet więcej niż parę, bo to już będzie, kurczę, chyba z 20 strzał, który dostaje. W samo oko Boba. Bullseye. Już bycze oko. Odwróć się, co jest grane? Jesteśmy za słabi dla ciebie? O shit. Dobra, zaraz trzeba będzie go zrewajwować. Dobra, może teraz już. Może to jest za to pora. Nie! Nie wie... A, on też zginął! Nie! Jaki beton, ale powiedzcie, że tutaj był checkpoint. Tak. O kurde. No to jeszcze raz. Od razu, no na szczęście od razu kulka. No tylko ja gorzej z nabojami wyglądam teraz. Trzeba znowu mu strzały w oko posyłać. No niech go szlak, nie? To nie jest tak łatwo jednak, jak może się wydawać. I teraz moje pytanie, czy w związku z tym... Kurczę, koleś sobie jeszcze poszedł. Idealnie, kurde, idealnie. Jeden się poddał, więc może poziom trudności zajdzie troszeczkę. Nie żeby było aż tak znowu trudno, bo zginęliśmy przez mój głupi błąd teraz. Niepotrzebnie chciałem go ratować. Trzeba było po prostu trzymać się bezpiecznie z tyłu, no ale ej no. To był naturalny ludzki odruch przecież. No pięknie. No pięknie, dwójkę i żadnego gościa nam teraz nie dołączy nagle. Niestety, gorzej jak zostanę zupełnie sam. No, to ale będzie słabiutko, słabiutko. No ale póki co nieźle, nieźle. Czyli trzymamy się. I on ma zdrowia. No nawet jedna czwarta mu jeszcze nie zeszła, no maksymalnie jedna piąta może. Trafiłem? Tak, ściąga z niego idealnie. Dobra, trochę w snajpie. No to postrzelajmy sobie. Ty się przeniósł? No. Ej, tam jest. Kurczę, ale mimo tego, że jestem pod pełnym ostrzałem, to i tak udaje mi się w oczko trafić, nie? Jestem się dumny. Oj, chyba za długo w jednej pozycji zabawiłem teraz. Chyba za długo. Już nie dość, że dragi się zainteresowały, to jeszcze wandale. Na szczęście nie mną chyba, w tym konkretnym przypadku. Dobra, amo! Dobrze, jest to, co powinno być. Przeładuj.
No i co teraz, kurczę, pozostaje? Unikać strzałów, rozwalić Drake'a, bo będzie mi tutaj przeszkadzał zaraz pewnie. Proszę bardzo. Iść do swojego stwórcy. No i pierwszy nietrafiony strzał snajpą. Znaczy nie w oczko, bo trafiony był i tak. No ale nie samo oko cyklonu. No tak to nawet nie będę próbował, szkoda naboi. W sumie? W tej konkretnej sytuacji? Gdzie on jest? O, żeż! Kurde, nie, dobra, to na takim krótkim dystansie to może w ten sposób. Jednak. Oj, coś mu się nie podoba bardzo. Czyżby przeszedł w kolejną fazę? Czy w Dragon Ballu, kurczę, wszyscy co więksi bossowie mieli kilka stadiów rozwoju? O kurde, nie? Dobra, bo jeszcze kosmici, dobra, to stąd się biorą. Aha. Kurde, dobra, jeszcze raz, trudno. Najwyżej się nie uda, najwyżej się nie uda, ale trzeba być koleżeński. Poszedł revive, dobra. Jest i super. Kit! Zmarnowany na Draga. A co tam, co począć? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Ale granatami mogę w nich przynajmniej spróbować trafić. Zagrodzić drogę. Oj, ja po to muszę iść, po to zielone, co tam spadło. Bo to jest jakaś, kurczę, ewentualnie broń albo zaszyfrowany enegram. Ale beton, gdzie ja się wmontowałem. Ale mam to. Udało się. Chociaż tyle. No bo jest rakiet, jeżeli uda się podnieść. No niestety. Koleś, serio, przeczekaj to. Jeżeli chcesz, żeby nam się to wszystko udało, to przeczekaj. Najlepiej nie zbliżać przez 20 sekund. Nie! Nie zgrywaj bohatera! Don't be a hero! O kurde, dobra, udało się. Już nie tylko ja skopałem ostatnio. No! Trafieni. Teraz pozostaje tylko kuleczkę. Rozwalić, choć to maleńka. Chodź, dawaj swoje piękne oczko. Nie, ale stoimy w dwóch w tym samym miejscu. Kolo to nie jest nigdy dobre. Jeden poważniejszy strzał jest po nas, a poza tym tutaj dragi jeszcze się czaiły. Ale dobra, może wróćmy do snajpy. No! Trafiony, zatopiony. Ten też, ten też, ten też i ten też. Pięknie, ostatni strzał w magazynie dostał. Wow, spory beton na ziemi, więc... Aha, trzeba przeładować. Idealnie. Pięknie. Dobra, kit z wami. To był dobry strzał, tego się trzymajmy. Przynajmniej pozamiatał tamten sektor zupełnie. No może nie zupełnie, ten wandal jeszcze biega. Ale niezbyt długo, niezbyt długo. Nekromanto jesteś? Jesteś. Jeszcze tutaj pozostaje Drake. Drake on the left, kurde. I Shanks on the left too. Ale taki farther left. Dobra, kit, walić Drake'a. Kuleczka czeka. Ach, kurde, oczywiście. Miałem przeładować, albo nie zapomniałem, a nie przeładował po prostu do końca. Co to było? Granat, okej. Okay. Spoko, granatów się nie boimy. Nie, jednak się boimy bardzo. No bo dawaj, ser. Josh! Gdzie jesteś, Dregu? Jesteś mi tu potrzebny, ale serio. Bez ściemy. O cholera. Za blisko. Za blisko. Ale już, kurczę, za blisko jesteśmy, kurczę, pokonania go. To naprawdę. Bardzo blisko. Tak blisko. Tak blisko jak ja. Kiedyś. Kurde, ale postanowiłem nie przechodzić dalej. Bo nie było tego na nagraniu, a teraz się musi udać po prostu, no. Dobra, trudny dystans. Trudno. O shit. Dobra, nie, to był błąd. Ewentualnie z krótkiego dystansu mogę w niego rzucić, kurde, granatem. No! Ej, było blisko, naprawdę. Zbyt blisko. Dawajcie mi mojego Serge'a. Gdzie jesteś, Dregu? Ładnie. Przydasz się teraz do zasania. No dobra, najszybciej rozwalimy kulkę, tym szybciej, kurczą, tam ci kosmici znikną. Nie uczy, że on zginął. Nie uczy, że zginął. Nie, ci on tam cały czas jest, ale ma problemy. Ma kłopoty. Dobra, wytrzymaj chwilę, tylko przeładuję. Wytrzymaj chwilę, przeładuję i cię troszeczkę poratuję. Delikatnie. Nie, dobra, ci oddaję sobie radę. Albo nie. No. Dwóch poszło. No, ale tutaj pięciu. Oczywiście, idealnie rozplanowałeś tą rakietę. Idealnie wręcz. Ale... Ach, kurczę, myślałem, że tą może tą szarżą delikatną, tą seryjką się uda tam pozamiatać. Kuleczkę do końca, dobra, jest super. Jakby co? Gdzie jest kulka? Tam daleko. No to wybitnie snajpa, piechol, wybitnie snajpa teraz. No chyba, że pieprzony szat będzie mi przeszkadzał. Jest! Koleś rozwalił go. Pięknie. In your face, aliens! Walcie się, kosmici. Co teraz? With its destruction, the fallen devils will grow weaker. But we must stay vigilant. Rising Vanguard.
Kolejne trofeum, kolejne trofeum. They always do. Cholera, nie skupiłem się kompletnie na tym, co mówił ten koleś. Jak mi przykro. Nie, ale dobra, no misja się skończy za 10 sekund. Jeszcze przeszukam tylko szybko okolice, czy to niczego nie ma. Mówię, czekaj, nekromanto. Nie tańczysz? Nieładnie. No ale za to ładnie tutaj widzę, poszło. Upgrade od cholery różnych, kurczę. Pięknie. I zabiłem więcej od niego. Dobra. I co on dostał w nagrodę? Glavior Type 1. 58 defense, a mój? 56. Też dobrze. Auto rifle. Dobra, continue. Zobaczymy, co jeszcze dają zaszyfrowane enegramy i później zobaczymy, co. Też nie no. Bardzo dobrze wiadomo, co wtedy skończymy, kochani, ten materiał. I powoli zacznę nagrywać do was następny. Mam troszeczkę czasu jeszcze. Więc tak, ja poproszę do wieży. No a w następnym odcinku zobaczymy, co tak właściwie. Choć w sumie nie, cancel cooldown, przecież countdown. I jeszcze wbijmy poziom. Tylko co teraz mogę? Ancestral Order, training focus on all attributes. No haha, ogólnie do siły, do wszystkiego, tak? Armor, recovery, agility. Super. Naprawdę podoba mi się. Co tutaj mamy? Gorsze od tego, co mam. Ale wiadomo, co to jest. Później tutaj mamy coś nowego. Nie, coś gorszego. Ale tutaj jeszcze upgrade ku braczku, ewentualnie. Więcej naboi do snajpy. Idealna sytuacja jak dla mnie. Rozumiem, kupione, tak? I zamontowane. Czy jeszcze nie? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, coś jeszcze tutaj. Nowy hełm. Który jest, kurczę, gorszy. O dziwo. No dobra, no to launch. No przypominam, do wieży jeszcze rozszyfrować, co to tam tak właściwie dostaliśmy. I zobaczymy. Czy to będzie jakiś wartościowy przedmiot, czy nie. Czy może po jego sprzedaży starczy na upgrade'y statku? Może? Kto wie, ja tam nic nie wiem. Choć z tego, co widziałem, są drogie. Powyżej 2000 coś tam kosztuje chyba, najtańszego. Dobra, rzućmy jeszcze raz okiem, bo tutaj były jeszcze jakieś nowsze bronie. Jakiś shotgunik, no właśnie. O, całkiem niezły, całkiem niezły. 91 w ataku, ale no właśnie. Moja nowa snajpa. Trzeba ją przecież zamontować. Kurde! A to będzie piękne. To będzie po prostu piękne. Może tutaj jeszcze coś fajniejszego wpadnie niż to, co mam. O! Dobra, czemu nie lądujesz? Serio. Emocje buzują, chciałbym to już sprawdzić, wiesz o co chodzi, nie? Zwłaszcza przed końcem odcinka. No, na szczęście teraz szybka teleportacja pójdzie na powierzchnię. Tak jest. Master Rahul. Musi mi coś zaenkryptować. Yes? Yes. Widzę, że zgadzasz się. Co tutaj mamy? Body Armor. Raven Seat. Może być. Maverick MK32. To jest pistolet, niestety. A pistolety to nie jest mój konik. Wolę mieć czym strzelać. Ogniem troszeczkę szybszym. Ale w sumie. I tak burst tylko, a nie auto fire, więc. Zastanawiam się, czy to jest aż taka duża różnica. Cholera wie. Dobra, ale tak, zobaczmy. Czy przypadkiem zbrojenie jest lepsze od tej, którą mam? I nie jest. Nie, nie jest. I do tego jest od 13 poziomu, więc równie dobrze mógłbym ją teraz sprzedać, zrobić dismantle. Ale właśnie, powiedzcie mi. Bo niektórzy z was mówili mi w komentarzach w becie, że idzie sprzedawać przedmioty. I powiedzcie mi, czy to chodzi właśnie o to. Uwaga, sprawdzam teraz. Pyk. No dostaję jakiś glimmer. 14 teraz w tym konkretnym przypadku, ale to nie jest zbyt dużo. Serio. Ale dobra, to też od razu. No i Mozganon 2 też. Bo tam chyba mamy coś lepszego jeszcze w kolorze zielonym. No dokładnie. Niech tak zostanie. Nie, ogólnie ze wszystkiego jestem zadowolony. No. Okej. Okay. To w tym miejscu, kochani, można się pożegnać. Więc ja żegnam się z wami tymi słowy. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.